23 kwietnia policjanci tuż przed północą otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu Opel Omega. Do zdarzenia miało dojść na ulicy Chełmskiej w Opolu. Informacje o tym zdarzeniu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu przekazał wszystkim patrolom będącym w służbie tej nocy w mieście. Jeden z patroli zauważył taki samochód już wcześniej w okolicy ulicy Wilsona. Tam też policjanci pojechali i rzeczywiście w okolicy Wilsona zauważyli odpowiadający opisowi samochód Opel Omega, który z dużą prędkością poruszał się właśnie tą ulicą. Policjanci udali się w pościg za tym pojazdem, sygnalizując kierowcy polecenie do zatrzymania się sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Kierowca nie reagował na polecenia podawane przez policjantów, uciekając przed radiowozem. W pewnym momencie kierowca pojazdu zwolnił z samochodu jeszcze toczącego się. Wyskoczyło trzech mężczyzn. Rozbiegli się oni w różnych kierunkach. Jeden z policjantów zabezpieczył pojazd, który został przez mężczyzn porzucony. Drugi z policjantów udał się w pościg za kierującym samochodem. W pewnym momencie mężczyzna odwrócił się do policjanta, sięgając do kieszeni. Policjant wezwał go do zatrzymania się okrzykiem: stój policja, stój, bo będę strzelał. Oddał też strzał ostrzegawczy. Mężczyzna nie reagował, zniknął między budynkami. W tym czasie także do działań łączyły się inne patrole. Już po kilkunastu minutach zostali zatrzymani dwaj mężczyźni, którzy byli podejrzewani o udział w tym przestępstwie. Kilka godzin później, następnego dnia w południe, został zatrzymany trzeci mężczyzna, który jest podejrzewany o kierowanie tym pojazdem.